Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kontynuacji gry Liars of Fear 2. Skończyliśmy na pomieszczeniu, w którym tak naprawdę nie wiadomo było, co zrobić, ale chyba już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba po prostu podejść do tego gościa, odwrócić się i zacząć uciekać w momencie, kiedy on zacznie coś tam robić. To nie wiem, czy to już jest ten moment. Nie, jeszcze nie. Nie zorientował się. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. I on zniknął. Patrzcie, widzicie? On zniknął w tym momencie. I możemy przejść sobie tutaj dalej. Po prostu myk polegał na tym, że trzeba było się odwrócić i uciekać. Ja uciekałem tyłem i dlatego być może nie udawało mi się to. Ale jeżeli uciekamy przodem, to okej. O, tu jakaś sekwencja. Boże, ja tu nic nie widzę. Tu jest tak ciemno, słuchajcie. Masakrycznie ciemno. I tu dalej nic nie ma, ja tu nie widzę, jak się odwrócę tyłem. Dziwnie, trochę ta gra zrobiona, bo w niektórych momentach jest po prostu koszmarnie ciemno. Ja to w postprodukcji spróbuję może, nie wiem, rozjaśnić odrobinę, chociaż nie wiem, czy to da jakikolwiek efekt. Z uwagi na fakt, że po prostu, no, jeżeli nie ma treści obrazu w czarnych miejscach, no to i się, no, to, ten obraz nie pojawi tam, tak? Dlatego nie wiem, czy to przyniesie jakikolwiek efekt, no ale spróbuję w każdym razie. Gdzie my tu jesteśmy? O! No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Pusta. Pusta butelka. Tam dalej przejść nie mogę. No to wracamy. Tu jest ściana. Tu jest jakaś drabina, o. Idziemy na górę. A tam mamy otwarte jakieś drzwi. O. I jesteśmy już w kolejnym pomieszczeniu. Co tu mamy? Pan Hardy nie zaszedłby daleko, gdyby nie jego, drogi kapitan Baines. Kapitan jest głównym bohaterem opowieści. Niektórzy zwą go czarnym wędrowcem, ponieważ taki kolor mają żagle jego statku. Kapitan Baines jest silny i nieustraszony, na końcu zawsze zdobywa skarb. Pan Hardy jest trochę zazdrosny kapitana, bo chciałby być tak dzielny jak on. No dobrze. I tu więcej już chyba nic nie mamy, ale przejdźmy dalej. Zobaczmy. Słyszę brzęczenie żarówek. Słyszycie chyba? Tu czy coś mamy na stołach ciekawego? Chyba nie mamy. No nic, schodzimy w takim razie tutaj. Tu taśmy jakieś, którzy filmowcy zostawili. O. Zamknięte, to wszystko lewituje. Bardzo to dziwne. Bardzo dziwne. To jakaś półka. O,
co to się stało? Podejdźmy może tutaj bliżej do tego obrazu. Jajo. Nie wiem, o co tu chodzi. O, uciekajmy od tego stworu. On chyba nie chce dla nas nic dobrego. Uff. Dobra, chodźmy dalej. Full. No. Dobra. O. Aha, czyli mogę to dowolnie otwierać lub zamykać. Fajne, fajne. Nie powiem, że nie. Tu coś jest, albo nie ma, jest coś. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean. Captain, there's something out there, in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. No dobra. O, zaczęło się. O kurde. No nie. Gdzie mam wiać? Nie, 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 nie! Poszedł mi! Poszedł mi stąd! Ojejku, jejku, jejku! No nie, złapał mnie. Chciałem te drzwi zamknąć, ale chyba mi się nie udało. Kontynuujemy. No. Czyli co? To otwieramy. To otwieramy. I tu lecimy sobie do przodu. Uciekamy tędy. Tędy. I tędy musimy szybko. To jakiś labirynt chyba. No i gdzie my jesteśmy? Wpadliśmy, słuchajcie, do jakiegoś dziwnego pomieszczenia. Co tu jest dalej? Dobra, czekajcie. Najpierw obejrzyjmy, co tutaj nam projektor chce zaprezentować. Jakieś dziecko, które uczy się chodzić. Dziwne. Nie bardzo wiem, o co kaman. O, tu coś jest. Taka okazja, tak wielka odpowiedzialność. Uwolnić to, co było spętane tak długo. Słyszę, jak wyje, miota się w klatce. Pragnie wyrwać się na wolność. Czy tu więcej coś możemy zrobić? No chyba nie możemy. Oprócz tego przewijania.
O! Coś było? Coś było, nie wiem o co tu chodzi, ale chodźmy dalej, jeżeli jest taka możliwość. O nie, nie ma takiej możliwości. Muszę tu jakąś zagadkę rozwiązać. Tu trzeba coś zrobić, słuchajcie. Nie wiem jeszcze co. Ale... Ale... Strasznie ciemno, koszmarnie ciemno. Ja po jednej klatce będę przesuwał. Jakieś dziwne to dziecko. O, tu mam jakąś klatkę jedną. Patrzcie. Tą klatkę pewnie trzeba wziąć. Dokładnie. Dobra. I włożyć do aparatu. Do tego rzutnika. Jak to trzeba włożyć? Nie bardzo wiem. A może już nam się drzwi otworzyły tamte? Zobaczmy do drzwi. Nie. Drzwi są zamknięte, tak jak były. To nic nie dało, wzięcie tej klatki. Ha. Coś trzeba tu jeszcze z tym zrobić, ale ja nie wiem co. Tutaj chyba coś trzeba zrobić. Bo tu jest coś... O, właśnie. Ha? Tu nie mogę nic zrobić. Mogę na niego wyjść, ale... Wejść do tego... Czegoś? No niekoniecznie. A nie, mogę, tylko muszę kucnąć. Dobrze. Weszliśmy. Fajnie. Gdzie my jesteśmy? W jakimś kanałach technicznych tego statku? Aha. Otwarcie najpierw, wiadomo. Wiadomo. O! Jakaś maszynownia. Gra nam się zapisała. Przed chwilą była ikonka. Czyli będzie tutaj coś... Jakiś rebus do rozwiązania. O, coś mamy. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James! I said leave it! Heu, heu, heu! Szczurek. Co tu mamy? Z kolei? Coś?
tutaj się... rusza, ale... O, patrzcie, tu się jeszcze jeden... No i co teraz z tym mam zrobić? Nic tu już chyba. No idziemy dalej, o! Dobra. Nagrywanie to już... brzmi optymistycznie. Tutaj mamy stanąć. O, patrzcie. Zabierz lub poddaj się. Nie podjąłem żadnej decyzji. I co? Poddamy się na przykład. Nie będziemy zabierać mu. Niech się bawi. Nie bardzo wiem, nacisnąłem A, a on nic tutaj nie ten. Nie, no nie mogę? No dobra, zabierzemy. Odebrałem. I osiągnięcie mamy w tym momencie. Co to się dzieje? Jakieś dziwne coś. No dobrze, czekajcie, tu się cofam? Czy co tu się dzieje? Tak, tu bym się chyba cofał. Myśmy tutaj weszli. Tu nie przejdziemy, bo tu jest do końca siatka. Niektóre wnętrza są w dziwny sposób zaprojektowane, że nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Czy jest przejście, czy nie ma przejścia tam dalej? Coś chyba jest, o. Trzeba się domyślać. Główkować. No to przecież zabrałem. Zebraliśmy przecież. O czym ten chłopiec mówi? Ja nacisnąłem, żeby zabrać. Czekajcie. Tu zamknięte. Dobra, idziemy tutaj. O. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Możemy tutaj w jakąś interakcję wejść? Nie możemy. Dobrze, chodźmy najpierw tutaj. Jakieś znowuż dziwne stany świadomości się nam włączyły tutaj. Które nie do końca są dla mnie jasne i czytelne, no ale... kibelek. Kibelek. No to może najpierw do tego zajrzyjmy, czy jest jakiś tutaj fant? Papier toaletowy za to jest. Ah, what is forever, if not merely a prolonging of misery?
I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. No dobrze. Okej, chodźmy teraz do drugiego zwiedzić. Czy coś ja tu widziałem? Nie. Zdawało mi się tylko. Tutaj papieru za to nie ma. Gra nam nie zaserwowała papieru. O. Tutaj tylko jest. No dobrze. Idziemy dalej. Czy tu coś jeszcze mogę zrobić? Oto jest pytanie. Chyba nie. A skoro nie, to idziemy do kolejnej. A nie, te drzwi zamknięte. O! Nie, no tutaj nie. Stąd żeśmy przyszli. To możemy co najwyżej zamknąć, ale nie ma sensu. To był ten chłopiec. Tu jest zamknięte. No to co więcej tu możemy zdziałać? Tu są kibelki. Niniejszym zarządzam, że wszystkie zapasy mają zostać przeniesione do zamkniętej górnej części ładowni. Oczekuję, że przy następnej inwentaryzacji nie będzie brakować żadnych zapasów. Nie życzę sobie słyszeć więcej na ten temat. O. No dobrze, przenosimy zapasy w takim razie za chwilę. Skoro tak ma być, to niech tak będzie, no. Tu nie możemy przejść. Tutaj to, żeśmy weszli. No ale tu więcej nic nie zrobimy. No możemy pójść prosto. Ale to było chyba zamknięte. A nie, otwarte. Tu jest otwarte. Tu jest też otwarte. Patrzcie, ile pieniędzy. Złoto. Szczero złote złoto. O kurczę. Ile kasiory. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer, the Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Ale kosztowności. Tu jeszcze więcej kosztowności. Co za statek? Co to w ogóle było? U góry coś błyszczy, miga. Musimy się tam dostać. O! Ryby. Nie wiem, czy one się nadają do jedzenia. Niezbyt apetycznie wyglądają. Więc cóż. A, czyli to nie było złoto, tylko to były ryby. No i wszystko jasne. Widzicie? To były ryby, to był statek rybny. Tylko... Co jest? A nie, mogę otworzyć, bo coś mi się... Wszędzie ryby, patrzcie, to nie złoto. O, to nie złoto, tylko wszędzie po prostu zepsute ryby są. To był statek rybny.
No właśnie. Wszędzie zepsute ryby. O, tu to samo. No dobrze, idziemy dalej. Ale najpierw, przed pójściem dalej, zobaczmy sobie, czy coś tu my mamy do... Tu jakieś wskaźniki, których nie mogę w żaden sposób... O, tu jest coś. Wiem, że wypełniasz pan rozkaz, więc bez urazy. Nie sposób jednak zrozumieć decyzji starszego. Pozwoliłby na to, żeby cały prowiant zgnił w luku, gdyby tylko tak brzmiał oficjalny nakaz. Załoga robi się niespokojna, wachty się przeciągają, a racje żywnościowe maleją. Znam swoich ludzi, to porządne, bogobojne chłopy. Wśród złodzieja wśród nich nie uświadczysz. Ale gdy kiszki marsza grają, łatwo znaleźć się na krawędzi. No tak. No dobra, to co możemy tu przyłączyć, tak? I tu się zamknęło bez możliwości cofnięcia się. No dobrze. To schodzimy na dół. Jeszcze niżej. Tu coś leży? Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! O kurde, patrzcie, co to jest. Gdzie my mamy uciekać? Tutaj chyba. Ojejku. To jest dosłownie jakiś masakryczny labirynt. Dobra, jesteśmy gdzieś, nie wiem gdzie. Na zewnątrz? No niestety straciliśmy życie. Biegniemy, ale tu są drzwi. Tędy musimy wejść i te drzwi zamknąć. Oj, chyba niekoniecznie. The heart of the city. It beats no more. We failed them. This world never deserved us. Let's watch it burn. Coż tu się dzieje? Tu są jakieś kolejne drzwi, ale nie, one są zamknięte. Może po prostu nie należy się zbliżać, jeżeli jest... Muszę się gdzieś schować? Tak, żeby na mnie to nie wiało? Poczekajcie, zobaczmy, czy to da pożądany efekt. Daleko muszę być po prostu do okna. W momencie, kiedy zrywa się ta wichura. No. Musimy uciekać. Żeby na nas nie wiało. Dokładnie. Tu szybko. No i kicha. Chyba. It's not far. This way. Ale co tu musimy począć w tej... W tym pokoju tu możemy wodę sobie odkręcić. Tylko co nam to da? O.
Tak jakby naprawdę nigdy mnie tu nie było. Mogę wyjść stąd, tylko czy mi to coś da? A, tu jest drabina. Dobra, chodźmy wyżej. Dobra, dobra, ładnie. Wyżej. Poczekaj, aż to przejdzie, przeszło. Po prostu to jest jakiś taki sztorm chyba, czy nie wiem co. Zabójczy żart. Dobra. Musimy tutaj kucnąć, żeby przejść. Wkrocz w jasność. No, wkraczam w jasność. No, chyba mi się nie udało. Ha. Dobra. Zamknięte, no nie. Dobra, szybko w górę. Pnij się w górę. Uf, udało się? Zamknięte to. Czekajcie, co ja mam z tym zrobić? To się świeci. Ja z tą wtyczką mam się udać. Do drzwi? Chyba niekoniecznie. Muszę włączyć ten motor. O, tu muszę wrzucić, patrzcie. Czyli zrobić to, czego nie należy. Dobra. Tu nas jeszcze nie było chyba. Skończyła się burza. A ten Segucie coś ogląda. No to gdzie mam lecieć? Gdzie mam lecieć, słuchajcie? No dobra, dobra. Idziemy, idziemy. No i co? Ładuje się gra, czy jakaś sekwencja? O, zapisało się. Gra się zapisała. Bloody roots. No to bierzemy. Jakaś taśma filmowa. Tutaj jeszcze coś jest do wyszperania, czy niekoniecznie? Tu jest to, żeśmy weszli. No dobra, drabina na górę prowadzi, więc chodźmy na górę. A, zaraz się na mnie zamknie. O! Jakie ładne podłogi błyszczące, patrzcie. Wszystko się w nich odbija. Świecą się jak psu pewna część ciała. Ciekawe, ciekawe. No dobra, zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Widzę, że mi się przed chwilą gra zapisała, ale zobaczmy jeszcze, co tutaj możemy zdziałać. Tu jest oczywiście ten metronom,
który nas tak irytował. Tu jest... A, tu mamy te, dobra. Odtwarzacz magnetofonowy. Coś się psuje nam taśma. Dobra, weźmy drugą część. Aha, tu już to testowanie. A tu jest to, co było chyba. No dobrze, drugi raz nie będziemy tego całego odsłuchiwać, bo widzę, że to jest to samo. Myślałem, że może tam dalej coś pójdzie. O, tu jest nagrywanie. Łazienka. Tu się nic nie zmieniło, naprawdę. Aha, czyli znowuż ta sama cutscenka. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. Nie bardzo mogę z tym cokolwiek zrobić. I z powrotem się cofamy na początek, znaczy na początek do tego momentu. A nie, teraz. A nie, to samo jest. W tym samym momencie jesteśmy. Dobra, odzyskałem sterowanie. Chodźmy w takim razie na górę. Poza naszym światem jest jeszcze drugi, ukryty za przesłoną czarnej mgły. Żyją w nim pradawne istoty, nieśmiertelne, wieczne. Chodzą wśród nas, pozostają niewidoczne, chyba że zechcą inaczej, chyba że cię wybiorą. Śmiertelnika, pionka w ich okrutnych igrzyskach, zabawkę, która bawi się, póki ją nie minie ich kaprys, póki się jej nie pozbędą. Nie słuchaj ich, nie graj w ich gierki, cena jest zbyt wysoka, strzeż się, ty, który masz wielki talent i umiejętności, strzeż się, ty, przed którym odsuni swoje prawdziwe oblicza, czeka cię tylko obłęd i śmierć, i tak dalej, no dobra. No. Ja bym chciał gdzieś przejść dalej, ale... O, tu mogę. Patrzcie. Tu, gdzie żeśmy kiedyś już byli. Dobra, załóżmy. I obejrzyjmy film. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder, a fuel for the flame, the lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle. Hold him in place.
pull him under, away from the air, away from the light, to wither away, forever struggling, thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. No i tym sposobem dotarliśmy do aktu trzeciego. Dobrze, w takim razie w tym odcinku byłoby na tyle. Kontynuujemy już w następnym. Trzymajcie się, cześć!